Maurycy zamyka wózek z Gonzalesem w schowku namiotu. Szpis, który ze strachu dostał znowu rozwolnienia, wzywa pomocy Włodzia, czyli Lenina. Rozmawia z Albertem, który proponuje mu dla odprężenia jointa pod nazwą Komitet. Maurycy prosi księżnę Barbarę o rękę Pandy, ta jednak odmawia mu, mówiąc, że jako koniarz i wielbiciel ogrodów różanych nigdy nie będzie w stanie utrzymać rodziny. Do mieszkania wchodzą łowcy skór, przynosząc znowu głowę, która nie jest głową Imogeny, lecz posłanki Wolli Nikity z PiS-u. Szpis bezskutecznie próbuje wyważyć drzwi do schowka, żeby uzbroić się w miotłę na łowców skór. Dochodzi do kolejnej awantury między Szpisem a Bromberg, dawną kochanką cioci. Ciocia broni jej jak lwica, obrzucając Szpisa i Alberta stekiem francuskich wyzwisk. Seria z pistoletu automatycznego kapitan Bromberg w drzwi nie daje żadnych rezultatów. Do lokalu wkracza pułkownik ABW Wojciech Piąska, znany również jako Wojciech Garstka, i kapitan Bromberg składa mu meldunek sytuacyjny. Tymczasem Faustynka pociesza zrozpaczonego Maurycego, opowiadając mu dziwnie brzmiące w jej ustach dowcipy. Gdy wychodzą z kuchni, napotykają pułkownika, który natychmiast dostrzega w dziewczynce materiał operacyjny. Faustynka okazuje się jednak asertywna i w bardzo odważnej, jak na jej wiek, piosence wyśpiewuje z towarzyszeniem pułkownika i Maurycego swoje dziewczęce marzenia. Pułkownik i Maurycy odrzucają jej zaloty. Księżna Barbara jest oburzona. Wdaje się w karczemną awanturę z pułkownikiem i sprowokowana przez niego nokautuje go, wymierzając mu potężny policzek. Studio Rozsądek i Radio Tok FM mają zaszczyt i przyjemność przedstawić Borysa Krzyca, Krzysztofa Kowalewskiego i Piotra Frączewskiego w 9. odcinku powieści radiowej Macieja Zębatego Przygody wuja Alberta, Szyc i Szpic, czyli alter ego, z muzyką Tadeusza Klimondy i formacji STGS 2. To było obrzydliwe! Kim ty jesteś, chamie? Takich jak ty zakuwało się w kajdany, wieszało za nogi i obdzierało ze skóry. Laissez moi un juif. Mon colonel, vous êtes un con, un trop de gueule. Nie podejmuje się przetłumaczenia tych wyzwisk. Moim zdaniem księżna posunęła się za daleko. Ja nie mówię po belgijsku, ale wiem, że chciałaś mnie obrazić, ty stara prokwo. Ty, ten twój cały książęcy tytuł, to dla mnie kupa gówna. No co, wkurwiłem cię? Jak się wkurwiłem, to spróbuj mnie uderzyć, a? Avec plaisir. Lokal porucznika Borysa Szpica, godzina 07:25:15. Rozwal mnie z jej gmin z Rakowieckiej, boisz się ty? Sakabit, salop! Wiesz, co to znaczy? Sasza mi potem powie. Żadne delewi, łzyczko. To by mi nie przeszło przez usta. No to może ja spróbuję. Z pewnością chodzi o ten sakabit. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, ale księżna Barbara Rosenthal nazwała kapitan Bromberg, trzeba przyznać, że trafnie, workiem na penisy, czyli ladacznicą. Co? Ja ci pokażę! Nie jestem żadnym workiem na chuje! Jasne? Ty stara brukwa, ci wypierdolę! Serię w jajniki, to znowu dostaniesz okresu! Użyczko uwielbia twoje poczucie humoru! To jest stare, dobre, krzyżackie poczucie humoru z Wydroszczy! Ja wol! No co? Zapomniałaś języka w gębie? I co ty na to? Ja mogę zacząć menstruować, proszę bardzo, ale ty możesz już tylko przestać. Czy może być coś bardziej żałosnego od klimakterycznej lesby z ABW? Chyba tylko twoja kochanka, a moja siostra. Klimakteryczna lesba z dobrego domu. Seszenko, odsuń się, bo cię jeszcze krew ochlapie. Eins, zwei, drei. Najpierw będziesz musiała zastrzelić mnie. Ja pierdolę. On ją zasłonił własną piersią jak jakiś pierdolony ruski żołnierz. No ja naprawdę to pierdolę. O panie, proszę, nie pozwól, żeby zginął. Wiem, że jeśli tylko zechcesz... Bromberg! Tak jest, panie pułkowniku? Co się panu stało, pułkowniku? Ta cholera starucha rozpierdoliła mi służbową protezę. Wygląda jak kuchlo,
a ma taki dynamit w tej pomarszczonej rączce, to też on mógłby brać u niej repetycję. Jeśli pan sobie życzy, mój kolonel, mogę przypierdolić panu z drugiej strony. Madame, polenom dwie litości. A więc jednak mówi pan po belgijsku? Madame. Panie pułkowniku, byłoby o wiele lepiej, gdyby ta pańska suka gończa przestała mierzyć z tej swojej niwery we mnie. Księżna Barbarę, jeszcze jej się paluszek omsknie i nieszczęście gotowe. Bromberg! Tak jest? To znaczy, co jest, kurwa? Znaczy się, ona będzie mnie tu bezczelnie obrażać. A przecież sam pan kiedyś powiedział, gdy jeszcze łączyła nas namiętność. Kto obraża jednego SB-ka, obraża całą SB. Czy to już, kurwa, nieaktualne? Rozładować broń. Jawohl, herr, oberst. Ruhe, Bromberg. Do przeglądu broń. Mein Gott. Schluss. Rozbroję was do dłonia. Bytkosz. Wy zostajecie na obiekcie, a ja udaję się do stomatologa protetyka. Strajk, nie strajk. Jak ja mu pokażę tę giwerę, 15 minut po skleja to badziewie w ramach specjalnej promocji. Ja bardzo wszystkim przepraszam, ale muszę zaraz pójść do toalety. Niech mi pan wytłumaczy, pułkowniku, po starej znajomości, dlaczego ile razy popatrzę na tę sukę, od razu dostaję straczki. To proste, pułkowniku. Lubi pan bajki? Bo kreskówki? Wie pan, dlaczego zbędowałem w swoim czasie tego potwora? A to arcyciekawe, arcyciekawe. Niech pan uchyli rąbka tajemnicy, Robert. Otóż, ile razy kopulowałem z nią służbą. Musiałem zasłonić jej ryj takim okrągłym lustrem. Jaki? Bo bazyliszek miał w porównaniu z tą strzygą spojrzenie niewinnej owieczki. No dobra. Biegnijcie po prostu do kibla, bo jeszcze zestracie się w gacie i będzie do Rzymu. A to świetne, to świetne, tego nie znałem. Zestracie się w gacie, no rzeczywiście do Rzymu. Biegnij, Borysie, a ja tam zaraz jak zwykle do ciebie dołączę, ale to... O panie, mam nadzieję, że... Lokal porucznika Borysa Szpica, godzina 07:31:29. No, to niemożliwe, no niemożliwe, razy są meglik, to Gonzales, Gonzales, urwijas, Gonzo, co tu robisz, nie znasz nas, jednaki? To ty znasz tego kretyna, Albercie. Of course, dalej, Gonzo, udant. Tak, to ja, senior Alberto. Nie wiem, jak odpowiedzieć na pytania. Księżna, mam tylko jedna prośba. Proszę nie wymieniać przy mną, nawet żarta, imienia tego skurwysyna. To znaczy kogo, debilu? Fidela, proszę, księżny, pani Fidela. Ona kochać Fidela Castro, tego skurwysyna, pendejo. Właściwie nie znam hiszpańskiego z wyjątkiem kilku zwrotów najbardziej użytecznych w podróży. Pendejo to kobiecy włos łonowy. W tym przypadku jedna z najbardziej obraźliwych obelg, jakie zna język Calderona i Cervantesa. Jeżeli ktoś powie o kimś, ty kobiecy włosie łonowy, prosi się o śmierć przez poderżnięcie gardła, nawet na kubie. Szybko, Gonzo, meldunek. Si, senor. Tak, panie, w Londynie zostałem przyjęty przez jej wysokość, premiera i kontrolera MI6. Świetnie, Gonzo. W jakim stanie zastałeś królową? W dobrej formie, przesyła pozdrowienia i wyrazy dozgonnej wdzięczności za wszystko, co uczyniłeś dla Harry'ego. Jak było na Downing Street? O nowym premierze trudno cokolwiek powiedzieć. W ogóle go nie znam. Szczerze mówiąc, wolałem Tony'ego. Był taki bezpośredni.
Za bardzo bezpośredni. A co z angielskim wywiadem? Kontrolerowi możemy chyba zaufać. MI6 i Secret Service przysięgają, a jej wysokość i Downing Street gwarantują, że gdyby krety wychynęły na powierzchnię, Donald może liczyć na Desant Air Service. Tym razem Angole się nie spóźnią. 1939 na pewno się nie powtórzy. Każdy kret zostanie zlikwidowany, a zwłoki znikną i po zutylizowaniu wrócą do Polski jako azofosfat, który bardzo przyda się grujewskim sadownikom. O czym wy, kurwa, gadacie? Nie zrozumiałem ani jednego słowa. A ja doskonale. Yo hablo español. Gdybym mogła w czymś pomóc, możecie na mnie liczyć. Naprawdę? To pani no es comunista? Tak, kretynie. Najchętniej nazwałabym cię po prostu kobiecym włosem łonowym. Jaka szkoda, że kobietom nie wolno używać tego przekleństwa. Ale jakiego przekleństwa? Teo! O! Ja tu czegoś no comprendo. Kto tu być pendejo? Zabiję! Ja sobie un pendejo. To prawda. Daj na śmierć, zapomniałem, że przygotowałem pewną niespodziankę. Jeżeli księżna pani pozwoli, chętnie zaśpiewałbym piosenkę, która nawiązuje do sytuacji, w której nawet braterska miłość okazuje się podlegać pewnym ograniczeniom. To naprawdę konieczne. Obawiam się, że tak. Muszę odwrócić uwagę tego mojego kretyna. Jeżeli zrozumiał, że obelga, którą pani łaskawa chwalę powiedzieć pod jego adresem, no tak, gotów rzucić się na mają. Mój biedny starszy brat o minut ze 40 nie uczył się i miał oceny raczej kiepskie. Mnie dobrze nauka szła, a jemu źle zazwyczaj, więc nie raz i nie dwa dawałem mu odpisać. Tak urządzony jest ten świat. Pomagać musi bratu brat. Chcąc, nie chcąc, rad, nie rad. Pomaga bratu brat. Pomaga bratu brat, bratu brat. Mój biedny starszy brat, gdy dorósł już nareszcie, w złe towarzystwo wpadł, najgorsze w całym mieście. I kiedy pierwszy raz sądzono mego brata, nikt inny tylko ja opłacił adwokata. Tak urządzony jest ten świat. Pomagać się musi bratu brat. Chcąc, nie chcąc, rad, nie rad. Pomaga bratu brat, pomaga bratu brat, bratu brat. Mój biedny starszy brat, gdy wyszedł, spał pod płotem. Nie żenił się jak ja, lecz mieszkał z jakimś kotem. Na bakier z prawem żył i ze sprawiedliwością, żądając ciągle, bym podgrywał równie ostro. Tak urządzony jest ten świat. Pomagać musi bratu brat. Chcąc, nie chcąc, rad, nie rad. Pomaga bratu brat. Pomaga bratu brat. Bratu brat. Mój biedny starszy brat kosztował mnie majątek, nim najsurowszą z kar otrzymał w zeszły piątek. A że się dobrze znam na wszelkim budownictwie, zdołałem szafot dlań sporządzić osobiście. Tak urządzony jest ten świat. Pomagać musi bratu brat. Chcąc, nie chcąc, rad, nie rad. Pomaga bratu brat. Pomaga bratu brat. Bratu brat. Dobra.
Lokal porucznika Borysa Szpica, godzina 07:39:05. Co? A z jakiej bazy, Borysie, ten lisek? Czy to jeden z twoich kretów? Moje krety nie mają pseudonimów, tylko numerki. A wszystkie te numerki mam tu, gdzieś tam zapisane. Znaczy nie tu. No ja nie jestem taki głupi, żeby w kiblu na ścianie wypisywać największą tajemnicę XX, a może XXI wieku. A ty, stary pedale, nie myśl, że uda się coś ze mnie w ten sposób wyciągnąć, tylko dlatego, że znowu, ojej, dostałem strasznie ze strachu przez bazylisk. Ależ rozumiem, I understand. Chodzi ci o bazyliszka, legendarnego jaszczura z warszawskiej starówki, którego mianem pułkownik Garstyka nazwał agent Robert. A trybie, otwieraj! Przyniosłem ci tym razem coś naprawdę ciekawego. Właśnie. Co jest? Jakby to cilabia sinic. To mieskal. Zakładam, że czytałeś powieść pod wulkanem, Borysie. Na pewno nie. W całym moim życiu przeczytałem właśnie tylko dwie książki. Krótki kurs w UKBB i Kuziołka Matołka, kurwa. Jak ja lubię tego Kuziołka. Ale książkę czy bohatera? Ale to bohatera. Ja to czytam, to mam wrażenie, że to jest o mnie. A ja przecież tego całego Makuszyńskiego nigdy w życiu nie inwigilowałem. To skąd on to wszystko? On nie wiedział. No uspokój się, Borysie, uspokój się. A w tej małej buteleczce... Co? Jak to jest znowu jakaś tam kiła na zaskrońcu, to się robi. Ale natychmiast potrzymaj na ulicy. Ależ skąd, Borysie, ależ skąd? To jest taka meksykańska nalewka na kaktusie. Ale nie kłuję. Ależ skąd? Najwyżej trochę ci się zakręci w głowie, ale warto, bo zobaczysz, że świat służb specjalnych jest o wiele bardziej kolorowy niż mogłoby się wydawać. Co to za gówno? Akademii w Rostowie nad Donem. Donem. Ale brawo, Borysie. Wydaje mi się, że jesteś bardziej podatny na działanie magicznego pejotlu niż Montezuma i Aelpa razem wzięci. Donem, a ja w to kurwa nie wierzę. Ale Borysie. Ale ten dupa jebany słońce nie babucie. A kurwa. Zarysujesz tymi chłami glazurę i to będziesz odkupywał stary pedale. Zaraz, chwileczkę. A więc uważasz mnie za słonia? Nie uważam. Jesteś słoniem. I to mi się nie podoba. Oba. Patrzłeś? Oba. Spaszli. Tak jest. Panie słonie. Podciągnąć, gaczy. Podciągnąć spodnie. Panie. Na moją korendę, w lewo zwrot! Państwo! Towarzysz, Elefan! Znaczy, aby wasze wieliszystwo! Symyryna! Na moją korendę, odmasz, erować! Towarzysz, Elefan! Bodu żyjesz! No to jest normalne! To absolutnie normalne! Ja też zawsze po tym... Nie szykam, ale wydałem przecież komendę. Tak jest. Już idę. Proszę bardzo. A możesz coś zaśpiewać? Proszę bardzo. Absolutnie proszę bardzo.
Wygięty powstań z drutu niemi, powstańcie, których męczy drut. Lokal porucznika Borysa Szpica, godzina 07:45:13. Nie, Faustynko. Ona się nigdy nie zgodzi. No ale musi. Uratowałaś jej życie. Jak się nie zgodzi, to ją kurwa zabije. I słusznie. Ja ją też kurwa zabiję. Boże, przebacz. Jakby się ją zabiło, to byłaby zajebioza. Sorki, pójdę otworzyć. Może to ten mój piękny pedał z pogotowia ratunkowego z jakąś nową, śmierdzącą główką. Ja pierdolę. Oficer! Dzień dobry, koleżanko. Czy zastałem Szpica? Mojego starego? W tej chwili siedzi na kiblu, ale zobaczę, może się już wysrał. Wanda! Nie trzymaj pana aktora na progu i zaproś do środka. Ej, dasz mi autograf, gwiazdorze? Ej, przyszedłem tutaj po to, żeby rozdawać autografy. Przepraszam. Ach, Różyczko, jak on pięknie. Jakby była młodsza, to chyba bym się przeorientowała. O, spokojnie, Sasza. Ja go znam. On miał ostatnio kłopoty. Nawet się go trochę podglądało i podsłuchiwało. No co się tak patrzysz, panie Szec? A kim pani jest? Ja sobie wypraszam. Kapitan Róża Brąbek, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zanim pan coś powie, oficerze, radzę się zastanowić. Na tym lokalu, na chwilę obecną, wszystko jest rejestrowane na wideo i na audio. Jestem przyzwyczajony. Brąbek to zdaje się Bydgoszcz. Zgadza się. Róża ma właściwie dwa nazwiska. Jedno niemieckie, drugie polskie. Brąbek, czyli Bydgoszcz. Sasza, ja ciebie zamorduję. Tylko jak? Zapomniałam, że jestem rozbrojona. Panie Borysie, je vous en prie. Niech pan wejdzie, napijemy się herbaty i będzie bardzo przyjemnie. Wygięty powstań z drutu niemi, powstańcie, których męczy drut. Myśl sowa blaszki promiennymi owadzi las na chuj na drog. Rój to jeść, masz ostatki, kawy kończy się drut. I pączek nas przadni, ogary poszły w smrok. Nie sram, podglądam miło łanie, z wyroków noży gdańskich strach. Z ciasnego lada miecz banana, niech luźną masę zdobi słup. Eto jest nasz paskiedni i reszitelny boj. Z internacjonalą was prianie trot ludzkoj. Lokal porucznika Borysa Szpica, godzina 07:49:13. Dzień dobry, przepraszam za to najście, nie miałem jednak innego wyjścia. Moje nazwisko zostało tutaj zohydzone, wyśmiane i sponowane. My, aktorzy, nie mamy nic do stracenia oprócz własnych nazwisk. Cicho. Ciebie to nie ma. Zamknij się, zjawo. To, że ja widziałem ciebie w telewizji, też się nie znaczy, żeby telewizja przychodziła mi do domu i jeszcze mnie tu opierdalała. Oj, Włodziach, mi niedobrze. Teraz mówią mi wszyscy, że jestem jakimś esbekiem, a przecież nie ma mnie na liście tego tam z telewizji. Nie po to zagrałem szlachetną postać oficera Centralnego Biura Śledczego, żeby jakiś stary ubek się ze mną kojarzył. Wypierdalaj! Tatusiu, no kurwa, nie krzycz na niego, on kurwa jest taki śliczny. Po pierwsze, jego tu nie ma. Po drugie, jak on jest śliczny, to ja jestem prześliczny. Po trzecie, o Włodziu, ja pierdolę, jak on teraz wyjdzie na ulicę? Ja śmiem, kurwa, nie życzę! Kurwa, telewizji nie można obrzydać, a już zwłaszcza programu pierwszego. Aż
I na tym kończy się odcinek 9 przygód wuja Alberta, Szyc i Szpic, czyli alter ego, w którym udział wzięli Ada Biedrzyńska, Stanisława Celińska, Michalina Robakiewicz, Krystyna Tkacz i Beata Tyszkiewicz. Ponadto wystąpili oczywiście Marek Dawidow, Piotr Frączewski, pułkownik Wojciech Garstka, Krzysztof Kowalewski, Borys Szyc i Maciej Zębaty, będący także autorem scenariusza, dialogów, tekstów piosenek i reżyserem słuchowiska. Grał zespół STGS-2 w składzie Tadeusz Klimonda, Sławomir Piwowar, Sebastian Wojnowski i gościnnie na instrumentach klawiszowych Krzysztof Palczewski, będący jednocześnie realizatorem całości. Muzyka Tadeusz Klimonda, asystentki reżysera Agnieszka Śmigrodzka i Ola Grażyńska. Zapowiedź, a także ważniejsze wypowiedziane przeze mnie kwestie napisałem osobiście jako Marek Dawidow. Tak, już strasznie się rozgadałeś. Bo miałem bardzo dużo do powiedzenia, ale bardzo dobrze, że się wtrąciłeś, bo chciałem zapytać, czy w następnej serii zamierzasz kontynuować pomysł wprowadzania w wykreowany świat Alberta postaci, które znamy z otaczającej nas rzeczywistości? Pewnie, że tak. Na razie w lokalu Połucznika Szpica pojawili się pułkownik Wojciech Garstka, autentyczny SBK, no i ten młody aktor, tego oficera z Tobosiu. Kto będzie następny? Nigdy byś nie zgadł. Jarosław Kaczyński? Marku, gratuluję intuicji. Cóż mogę powiedzieć? Chyba tylko to, co nam da Szpic. Ja pierdolę.